Cześć, siemano, z tej strony Terror. Witam już was w drugim odcinku z gry The Ball. Zaczynamy drugą misję. Myślę, że kliknę tu i mi się załaduje tam, gdzie skończyliśmy. No tak, czyli zaczynamy nowy rozdział, nie wiem, poziom Ostok 1 bodajże to się nazywa, tak? Czy jakoś tak? No i co? Lecimy jak na razie przed siebie. Sobie możemy... O, o! Tego nie chciałem zrobić, małpa wpadła. No pech. Dobra, jak na razie nie wiem, co to jest, jakaś świątynia podziemna. Mamy tu jakąś świątynię podziemną. The way ahead is shut, entombed forever by the people of the Tallan Banner. Okej. Mamy tu przedstawioną jakąś historię. I mamy pokazaną świątynię, która jest wysoko, wysoko i zapewnie musimy się do niej dostać. He who attempts to break the seal will make a wasteland of his home and those of his brothers. Dobra. Jest nasza kulka. Nasza kulka jest tu. Małpka. Ja przejdę ze spokojem. A moja kula też. Kula daje fula. Wszędzie małpy tu mamy. Nie wiem, czy to jest zoo czy coś. Dobra, idziemy przed siebie. Rozwalimy tutaj to. Aha. Okej, nawet nie musiałem nic rozwalać, no ale. Dobra, nasza kula się potoczyła w dół. Idziemy oczywiście za nią. Odkrywać nowe... Wow, mieszka mi zjecha, nowe poziomy. Ciekawe, czy w ogóle jacyś przeciwnicy tu są. Mówiłem, że są, ale nie jestem tego pewien, więc... Okej, dajemy nura. A, nasza kula w ogóle... Pod wodą. Ciekawe, czy mam jakiś pasek. Dobra, wynurzymy się. O, chyba nasza maszynka nie wyrabia. Dobra, dajemy nurę i idziemy trochę dalej. A, tu nic nie ma. W jasnej, ciasnej. Tu też nie. No to zobaczymy, co są góry. Tu możemy wyjść. Okej, dobra, wyjdziemy sobie z wody. I no, wychodź. I to pewnie, no właśnie. To pewnie. Pyk. No i to nam otworzy przejście dalej. Świetnie. Okej, co my tu mamy? Co my tu mamy? Tam coś jest. Najpierw pójdziemy tutaj. Wymyślimy naszą kulę. Możesz tam mi otworzyć drzwi. Okej. Aha, dobra. Wypełniliśmy to pomieszczenie wodą. No to co, idziemy tutaj. Tak myślę, że tutaj musimy iść, bo chyba wypełniliśmy to. I coś tu trzeba zrobić na pewno. Dobra, mamy tu kolejny guzik, mamy tu jakąś tarczę, jakieś maczety, wow. Fajnie to wygląda. Zwłaszcza to, taka maczeta. No okej. Uruchamiamy kolejny guzik, który pozwala nam co zrobić? Otworzyć kolejne przejście, dobra, kulo do mnie. Dobra, no i co, idziemy dalej, jak na razie łatwo mi to przychodzi. Okej, okay, mamy tu jakieś potworki, jakieś potwory, tu jakaś mumia tu przebiegła. Nie wiem, czy mam się bać, czy nie, ogólnie chyba nie ma czego się bać. Dobra, zabieramy naszą kulę, kula jest przy nas. Okej. No i co, i przeszliśmy na drugą stronę. Dosyć proste to jest. No i idziemy tędy, idziemy tędy. Tam była droga zamknięta, więc musimy iść tędy. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Idziemy za... Okej. Ciekawe, czy trafię. No
No i oczywiście pomieszczenie wypełnia się wodą. A ja muszę wejść na górę. Okej, dosyć proste jak na razie. Dosyć proste jak na razie, więc... No i nasza kula poszła na dół. Dała nura. Okej, no to my zapewnie zrobimy to samo i zabierzemy ją razem z sobą, bo pewnie tak musimy zrobić. Okej, ona się za nami toczy. I na pewno po uruchomieniu tego guzika woda się opuści. Oczywiście, że tak. Okej, chyba nie mamy tu żadnego... Okej, tam siedzi małpka. Okej, nasza kula się tu nie mieści. Dobra, to idziemy bez niej, idziemy na razie bez niej, tam siedzi małpka. Siedzi jakaś małpka. Ej małpko, ej. Gdzie uciekasz? Siedzą tu małpy. Żeby tylko nie wpaść na dół, nie? Okej, dla bezpieczeństwa stanę tutaj. Okej. O, skusiło małpę. Sorry, nie chciałem. Nie chciałem jej zabijać, ale sama się... No sama się tutaj napatruszyła. Okej. Czy z tym możemy coś zrobić? Oczywiście, że możemy. Możemy tu wejść i to przepchać. Fajnie wyglądają te pająki. Okej, coś tu mamy. No, musimy do końca to przepchać, chyba. Okej. Wróćmy się tutaj. Nie możemy. Dobra, nie wiem, czy mam się wrócić, czy co. Pójdziemy najpierw na górę. Pójdziemy na górę sprawdzić, obadać, o co chodzi. Jezu! What the fuck, jak się wystraszyłem. Okej, to tylko winda. Boże! Winda mnie straszy w tej grze. Okej, gdzie ja jestem? Aha, po prostu zjechałem w dół. I tyle. Dobra, no to nic, to idziemy. Nie wiem, czy nam to będzie potrzebne, czy nie. Dobra, mniejsza. Zostawmy to na razie. Zostawmy to na razie, może później się nam to przyda. W lewo. Okej. Dobra, mamy save pointa. Checkpointa, save point. Jak to woli. No, karaluchy mi chodzą. Okej, co teraz? Co teraz? Może się podpali na pewno. Wszystko się pali. Aha, dobra, już wiemy o co chodzi. Musimy tak zamoczyć. I podpalić. Dosyć proste też, ale fajny pomysł. Chyba drzebnie, co? Ja lubię patrzeć na wybuchy. Kabum. No i spoko. Kolejne przejście otwarte. Idziemy dalej. Zobaczymy, co nas tam czeka. Okej, co ta kula wyprawia? Tam nie możemy się dostać. Tutaj... Aj. Dobra, tu mamy coś po drugiej stronie, zobaczymy. Okej, pójdę tu na razie sam, bez kuli mojej kochanej. Nie wiem, czy mi się przyda, czy nie. Okej, tu musimy na pewno... Aha, okej, czyli potrzebujemy kulę, żeby... nie, jednak nie.
Myślałem, że musimy przeciwważyć, zrobić przeciwwagę, żeby tamto podniosło się, ale widzę, że nie potrzebujemy, wystarczy wklepać to tu. Okej, i otworzyło nam się kolejne przejście. Świetnie. Jako na razie mamy ile? 10 minut. Podoba mi się strasznie to, że mogę czas kontrolować wobec tych właśnie. Myślę, że te misje nie będą dłuższe. Wow. Mamy tu pociąg. What the fuck is this? Jezu, co to jest? Kulo, pomóż. Okej, wystarczy ich przejeżdżać. Jakieś mumie czy coś. Fuck my life. Okej, i... No. Nie widzę ich, nie widzę. Chodź tam, do mnie. Dobra, przejechany. Chodź. Fuck, coś... Aha, do ognia wpadłem, okej. Groźne te potwory, groźne. 54 życia mi zostało. Fuck my life. Czekaj, czy są tu apteczki. Aha, to mi nic nie daje, mogę sobie kółko toczyć. Kulo tutaj. No chyba my wzdłuż torów. Też tak myślę. O, znajdźka. Nie, to nie znajdźka. Czy my tu możemy iść? Nie, tutaj nie. Dobra, czyli... No, myślałem, że ona wpadnie między właśnie te szyny i będzie mogła jechać, ale widzę, że jednak tego nie może. Okej, idziemy tędy. Mamy tam... What the fuck is this? Okej. Czy gruba impra. Okej, zabił ich kamień. Okej, tam nic nie ma, to idziemy przed siebie. Musimy najpierw... Chodź tu. Przeciągnąć ten kamień i... Dobra, no to idziemy przed siebie. Pyk! Aha. To jest nadal zamknięte. Okej, to są schody. To są schody do... Dobra, przyczepimy to. Nie, tu na pewno nie. Ta kula wariuje. Ja się tutaj rozejrzę. Tutaj na pewno nie. Musimy gdzieś wejść, bo są schody. Tam na pewno nie, może tutaj. Chyba tutaj. Musimy tu jakoś... Czy... O właśnie, muszę je tak. Teraz spokojnie. Dobra, stój. Ja sobie wejdę tutaj. Okej, wchodzę na górę, zobaczymy. Okej, tu jest guzik, no, czyli też tak myślałem, że tutaj. No i drzwi się otworzyły. Świetnie. Pierwsi przeciwnicy zabici. Jakieś mumie, to co na początku, ten koleś plackim leżał. Ja tak myślę, żeby... Kula szła pierwsza.
Gdzie toczyła się pierwsza, nie? Okej. Nie wiem, czy ich będzie więcej, czy nie. Ale jak na razie nam tylko przeszkadzają. Okej. I jedziemy windą w dół. Nie jest źle, nie jest też dobrze, bo straciłem trochę życia i nie mam pojęcia, jak można się uzdrowić. Że jakieś apteczki będą albo coś. Okej, jedziemy, znaczy jedziemy. Dobra, jedziemy, no, toczymy. Jak będziecie słyszeć jakieś straszne dźwięki, to znaczy, że nadchodzą mumie. Wow, co jest? Aha, magnes. Fuck my life. Ach, kurde. Jakie to mam zrobić? Teraz takie pytanie. Potrzebuję kuli. Dobra, aha, chyba za każdym razem jak mamy checkpoint, to nam się... Chyba to nie wyjdzie. Interesujące. Interesujące. Potrzebujemy tu kuli widocznie. Chyba. Zobaczymy. Albo możemy przeskoczyć. Okej, możemy przeskoczyć. Okej. Chodź kulo ze mną. Chyba nam się otworzyły drzwi, tak myślę. No i tak, otworzyły się nam drzwi. Czy tam kolejna komnata, karaluszki. Oj, nie ten guzik, sorry. Tabulator znowu nacisnę. Ile tu już mamy? 19. Chyba tak. Zjeżdżaj. No okej, kolejna komnata, kolejne kości na ziemi. I kolejny checkpoint. Kolejny przycisk. Żyt. Tryb kamuflażu. I kolejne pomieszczenie za nami. Okej, boję się, że tu te potwory będą. Ja tylko moją kulę trzymam blisko przy sobie. O właśnie. Ah, shit! Bom, cześć. To jest fajne, że mogę ich przejechać. Mamy tu jakieś pociągi. Fajnie, fajnie. Chyba to już będzie końcówka, chyba. Okej, co ja tu mam zrobić? Jakie mam... uruchomić to. Ok, tu mam jakieś przejście. Chyba te potwory nam to otworzyły. Oni przejdźmy tędy. O, guzik. Dobra, świetnie. I chyba otworzyliśmy. No, otworzyliśmy sobie to przejście, tak? Tak. Dobra, no to. No to co, pakujemy i jedziemy.
Ja mam wsiąść do tej, tak? Nie? Okej. Aha! Wow! Jak fajnie! Już sami jedziemy tym, nie? No spoko, mogę sobie sterować tym. Nie chciał przyspieszyć. Ciężko z tą kulą chyba się jedzie, więc... Normalnie przystanki. No i w ogóle rozwalone te tory są. Że jak się rozpędzę i w ogóle. Ale chyba tu widzę, że wolno jedziemy, więc nie ma żadnej obawy, że w ogóle nie wiem gdzieś. Wow. Lawa. Myślałem, że tu nie wiem, jakieś potwory nam wyskoczą albo coś. A nie, my sobie spokojnie. Spokojnie jedziemy naszym śmiesznym wagonikiem. Okej, okay, jak na razie 22 minuty i widzę, że w ogóle znajdźki jakieś tu są. Monkey kills. A, nawet zalicza nam zabite małpy. Czyli nie wiem, czy możemy zabijać te małpy, czy nie. Ja w sumie nie będę zabijał, 5 tam zabiłem, ale to chyba było niechcący, tak? Monster killer to 18. Więc co? No i to tyle. No fuck. Fuck, wpadłem do tego. Wal się. Aaaa. Sorka za to, ciągle klikam tab, bo zamiast Q. Ciągle mylę guziki, ciągle. Okej, okay. No jest dobra, myślałem, że zgubiłem kulę. Wow. No i woda. A, jeszcze sam płynę, okej, okay. Nic nie muszę robić. Napiję się herbaty w tym momencie. Może coś ciekawego tu. Nie! Moja kula. Wow. Wow, jaki. Jaki widok. Wow, oni chyba tu w ogóle żyją pod tą ziemią. Jakaś wioska. Okej, widzę, że jakieś plemię tu żyło. Okej. Widzę, jakaś jadka się szykuje. Oh shit, oh shit, oh shit. Fuck, 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 fuck. Sorka na chwilę. Okej, jestem z powrotem. Brutalnie mi przerwano. Nie wiem, czy zamykać okno, czy nie. Chyba tak, no czekajcie, jeszcze tylko zamknę okno. Okej, dobra, jestem z powrotem. Brutalnie mi przerwano, więc... What the fuck? Fuck, fuck. Strzelałem czymś. Nie wiem, to są chyba... Może jakaś klątwa na nich spadła, czy coś. Dlatego są tacy źli. Normalnie w kręgle gram. Nie, wchodzi do budynku. Kulo do mnie. Pyk. O, mądry. Okej. Sprawdzamy tu. Sprawdzamy te wioski, znaczy te budynki. Raz mnie ktoś uderzył. Nie chce mi się. Wybaczcie, ale nie będę szukał tych znajdziek. On.
Okej, okay, przesuwamy to. Aha, odsuń się, skała. O, widzę tu, o, jeszcze zegar bije, no świetnie. Widzę tutaj jakaś nieskończona piramida. Jakaś nieskończona piramida. Bym chciał zaczepić. Więc zaczepiać nie muszę. Zróbmy sobie obraz. Okej, okay. I możemy chyba wejść do środka, co? Czy nie? Czy jeszcze coś tam jest? Jest jakiś guzik i są kolejne kości. Fuck. Chyba wszyscy, nie? Tak, wszyscy. No okej, okay, i mamy kolejny poziom za nami. Kolejny poziom za nami. Więc co, ja wam w tym momencie podziękuję. Myślę, że odcinek się podobał. Jeśli tak, możecie dać lajka, komentarz, możecie napisać, co sądzicie o tej grze. No i co, to było na tyle, więc trzymajcie się ciepło, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.